Cześć, kanał 365 dni o piłce. Lechia Gdańsk przegrywa z Jagiellonią u siebie na własnym terenie. Trzecia drużyna Ekstraklasy sensacyjnie traci punkty na Jagiellonii, która nie ma ostatnio łatwych tygodni. Myślę, że ta kolejka w ogóle z dość niespodziewanymi wynikami. Dzisiaj rano Radomiak przecież wygrywa z Kolejorzem 2-1. Również wynik niespodziewany, potwierdzający naprawdę dobrą pasce Radomiaka, a jednocześnie myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla ligi, bo gdzieś tam tabela się spłaszczyła, a co ważne, na pewno w kontekście meczu Lechia-Jagiellonia, to na pewno będzie cieszyło się Lech Poznań, lider, do którego Lechia się nie zbliży, tracąc dzisiaj punkty. Naprawdę w średniej grze. Myślę, że Lechia Gdańsk nie grała dzisiaj wybitnych zawodów. Jagiellonia nieźle obnażyła ich braki w obronie. Przede wszystkim ta druga bramka, w której defensywa Lechitów się kompletnie posypała. Widać było gigantyczne przestrzenie przy tej drugiej bramce, niepilnowanie zawodników i łatwość, z jaką Jagiellonia zdobyła tą drugą bramkę. Pierwszy gol to stały fragment i wykorzystanie zamieszania pod bramką Duszana Kuciaka, natomiast po stronie Lechi bramkę z rzutu karnego zdobył niezawodny Pajszoł, gola wyrównującego, ale ostatecznie to Jagiellonia zdobywa 3 punkty i wraca z nimi do Białego Stoku. Końcówka meczu była bardzo interesująca. Lechia była bliska do zdobycia bramki wyrównującej. W słupek uderzył Łukasz Zwoliński główką, później jeszcze dobitka napastnika niecelna. Myślę, że Lechia, gdyby wcześniej przyspieszyła, gdyby wcześniej była konkretniejsza w swoich atakach, mogłaby doprowadzić do remisu, bo Jagiellonia też nie grała dzisiaj arcysolidnie w obronie, natomiast zespół Mamrota wywozi ważne 3 punkty, kilka pozycji wyżej w tabeli podskakuje i tak jak powiedziałem na początku materiału, Jagiellonia, która tą jesień nie może zaliczyć do udanych, bo grała ona naprawdę w kratkę, zwłaszcza ostatnie te kilka tygodni. Mam wrażenie, że była to taka drużyna, na której punktowały zespoły, którym nie idzie. Czytaj na przykład przełamanie się Legii Warszawa. Co ważne, Jagiellonia zdobywa 4 punkty na Lechii, bo przypominam, pierwsza kolejka, mecz, który zresztą analizowałem, odsyłam was do tego materiału, możecie sobie zajrzeć, to był remis w Białymstoku, tam gdzie bardzo szybko padł gol wyrównujący strzelcami bramek. Wówczas byli Sisej i Jesus i Mas, natomiast w dzisiejszym spotkaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, pierwsza bramka Taras Romańczuk po wykorzystaniu tego chaosu i piłkarz, który zachował się, myślę, najrozsądniej w polu karnym rywala. Później gol wyrównujący autorstwa Pajszoł i później Bartosz Bida, czyli napastnik Jagiellonii, który ostatecznie daje drużynie z Białego Stoku wygraną. Tak wygląda tabela po spotkaniu. Lechia Gdańsk, która nie zbliża się do liderującego wciąż Lecha Poznań, ale co arcyważne, Pogoń jeszcze jest przed swoim spotkaniem. Jutro grają mecz z Górnikiem Zabrze. Materiał o meczu możecie spodziewać się na moim kanale. Natomiast tak jak widzicie na załączonej tabeli, Jagiellonia kilka pozycji wyżej. Myślę, że satysfakcjonujące 9. miejsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę dyspozycję w ostatnich kilku meczach. Można się śmiać, że Jagiellonia to jest bardzo średnia drużyna, bo ma ona, jak widzicie, 6 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek. Tak to wygląda na ten moment. Myślę, że piłkarze z Białego Stoku bardzo usatysfakcjonowani tym wynikiem. Goście uradowani będą wracali do siebie i naprawdę w niezłym stylu puentują te rozgrywki jesienne, chociaż jeszcze przed nimi jedno spotkanie. Lechia natomiast na pewno będzie musiała się zastanowić, grać konsekwentniej, pewniej i nie może z góry zakładać, że mecz zwycięża, bo wszyscy się umówimy, że na papierze byli zdecydowanym faworytem. Każdy pewnie obstawiał wysoki wynik dla Lechii, biorąc pod uwagę chociażby wygraną z Rakowem Częstochowa, a tu proszę, niespodzianka, i to Jagiellonia wygrywa z Lechią Gdańsk. Kanał 365 dni o piłce. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji mojego kanału, a także do pozostawienia komentarzy pod tym filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.